Jacek Mara-Moranowska, witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogoda w Polsce zaczął kształtować układ wyżowy, stąd ta bardzo pogodna i słoneczna aura. Do naszego kraju docierają również masy ciepłego powietrza z południa kontynentu. Według synoptyków z każdym dniem będzie robiło się coraz cieplej. I z jednej strony cieszy nas to powolne nadejście wiosny, ale z drugiej strony dokuczają liczne roztopy i powodzie. Pamiętajmy, że pod pokrywą śnieżną cały czas może zalegać lód. Tej nocy nad obszarem całego kraju będzie bardzo pogodnie i bez opadów. Jedynie na wschodzie, w centrum i na północy noc będzie mglista, zwłaszcza o poranku na drogach widoczność będzie bardzo ograniczona. Na termometrach w nocy od 1 do 3 stopni maksymalnie na zachodzie, natomiast na wschodzie kraju do minus 1, minus 2 stopni. Jutro w naszym kraju również będzie bardzo pogodnie. Na południu i na zachodzie momentami może być bezchmurnie. Z kolei na północy, w centrum i na wschodzie mogą występować jedynie pojedyncze obłoki. Na termometrach jutro od 1 do 4 stopni na wschodzie, do około 9 stopni w centrum i do nawet 12 stopni na krańcach zachodnich. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Noc na Kujawach i na Pomorzu również będzie bardzo pogodna i spokojna. Na termometrach w nocy od 0 do maksymalnie 1 stopnia na plusie. Z kolei jutro w naszym regionie przez cały dzień zachmurzenie będzie małe, jedynie o poranku będzie mgliście. Na termometrach od 5 do maksymalnie 7 stopni. Na barometrach teraz wahania ciśnienia jutro 1018 hektopaskali. Udanego tygodnia Państwu życzę, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.